Portal WRC.pl. Powstało Towarzystwo Medycyny Zintegrowanej, którego ja mam przyjemność być w zarządzie, skupiający lekarzy. Lekarzy, którzy chcą oddawać swoją wiedzę, umiejętności do medycyny zintegrowanej, czyli połączonej. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą medycynę, to medycynę chorób przewlekłych, chorób typu choroby nowotworowe, miażdżyca, borelioza i wiele, wiele innych chorób, no niestety medycyna klasyczna jest w tym momencie bezsilna. Skąd się wziął ten rozłam? Proszę Państwa, rozłam ten pochodzi jeszcze z wieku XIX. Słynne nazwisko profesor Louis Pasteur. Otóż o panu profesorze Pasteur nie będę chciał mówić, bo wszyscy na ten temat wiemy. On do dziś się uchowało zjawisko pasteryzacji, czyli pozbawiania jakichś substancji, bakterii, wirusów, wyjaławiania. Otóż wtedy, w tych latach 1850, Louis Pasteur zaczął głosić teorię, że wszystkie choroby są powodowane przez czynniki zewnętrzne, przez bakterie, wirusy, grzyby i tym podobne. I w tymże już czasie jeszcze dwa słynne nazwiska, Claude Bernard, który głosił, że nie wszyscy chorują, zresztą znany to jest fakt, nawet w przypadkach ogromnych pandemii po prostu nie wszyscy chorują i wysnuł stąd wniosek, że to nie bakterie, nie wirusy, nie grzyby, ale tak zwana podatność człowieka na czynniki zakażające ma znaczenie. I trzecie nazwisko, bardzo podobne, Antoine Béchamp, chyba tak się to wymawia, podnosił temat, że najważniejsze jest środowisko, w którym te bakterie czy wirusy mogłyby się rozwijać. I ci ludzie walczyli już wtedy ze sobą. Zwyciężył pogląd, że przyczyną chorób są czynniki zewnętrzne, czyli bakterie, wirusy. I stąd do chwili obecnej jest to medycyna wojująca, medycyna zwana też pasterowską. I upatrująca przyczyn wszystkich chorób właśnie w czynnikach zewnętrznych, bakteriach, wirusach i tym podobne. Ale my mieliśmy mówić o miażdżycy. Proszę Państwa, to jest temat bardzo kontrowersyjny, dlatego że inaczej na to patrzy medycyna klasyczna, inaczej patrzy na to medycyna zintegrowana, ta medycyna, której my chcemy służyć, żeby połączyć siły i środki. Co wiemy o miażdżycy w chwili obecnej? Najczęściej miażdżyca kojarzy się każdemu z nas z wysokim poziomem cholesterolu, z podeszłym wiekiem, schromaniem przestankowym, czyli ucinania kończyn z powodu miażdżycy, zatykania tętnic. Jak również dotyczy to choroby wieńcowej, czyli chorób zawałów serca. Dotyczy to również chorób naczyniowych mózgu, wszystkich zawałów, wylewów do mózgu. Proszę Państwa, dlaczego wspomniałem o walce trzech wielkich potęg XIX wieku? Otóż to ma znaczenie, dlatego że
to, że człowiek choruje i to, że pojęcie hipercholesterolemii zostało wprowadzone, to ma to znaczenie, gdyż walczymy, nasza medycyna walczy z czynnikami zewnętrznymi. Natomiast miażdżyca jest chorobą uogólnioną. Miażdżyca jest chorobą, której przyczyny leżą u samego podłoża, leżą w czynnikach, w procesach metabolicznych, bioelektrycznych i tak to właśnie wygląda. Proszę Państwa, na dobrą sprawę my jeszcze nie bardzo wiemy, co to jest miażdżycą. Otóż okazuje się, proszę Państwa, że miażdżyca, choroba uogólniona, choroba naczyniowa dotyczy, proszę Państwa, czegoś takiego jak naczynia. Czyli mamy, jeżeli tu mamy serce, stąd jest aorta, ona się później rozdwaja na aortę brzuszną i wszystkie tętnice. Więc okazuje się, że miażdżycą będą choroby błony wewnętrznej tętnic. Nie żył, tylko tętnic. I ta choroba będzie rozwijała się, jeżeli mamy przekrój tętnicy, to jest światło tętnicy i dwa naczynia, to jest tu, gdzie płyną krwinki, ona będzie dotyczyła błony wewnętrznej. Jest to ważne, dlatego że ten proces będzie się zaczynał między błoną wewnętrzną, śrubłonkiem i błoną zewnętrzną. Tu będą się osadzały ciała obce, obce dla organizmu. One będą powodowały, że będzie się unosiła błona zewnętrzna i będzie to powodowało zwężenia naczyń. Tak ogólnie rzecz można to ująć. Temat, proszę Państwa, jest o wiele trudniejszy, niż by się wydawało. Dlatego, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czego jeszcze dotyczy miażdżyca. Otóż mówimy bardzo często, że miażdżyca to jest miażdżycą, że dotyczy naczyń krwionośnych, że dotyczy zmian zwyrodnieniowych, bo też dotyczy cukrzycy, nadciśnienia i wielu innych chorób. Proszę Państwa, i tak, i nie. Dlatego, że te wymienione przeze mnie choroby, a szczególnie choroby naczyniowe mózgu z demencją, chorobą Alzheimera, z depresją, z chorobami psychicznymi, łącznie z chorobą wieńcową, one są tak zwanymi czynnikami zewnętrznymi, czy czynnikami towarzyszącymi. A podstawą miażdżycy są dwa zjawiska. Tylko dwa. Dwa zjawiska. Pierwszym ze zjawisk jest, proszę Państwa, zmiana gęstości krwi. Najmniej zbadane zjawisko, które najczęściej będzie zależne od tak zwanych trójglicerydów, TG i białek krwi. O tym medycyna nasza współczesna milczy. A powodem i objawem miażdżycy są tak zwane blaszki miażdżycowe. Co to jest? Proszę Państwa, blaszki miażdżycowe to są te uwypuklenia przydanki, czyli tej błony wewnętrznej tętnicy, gdzie osadzają się złogi cholesterolowe. Cholesterolowe powiedziałem specjalnie, dlatego że chorobę, którą nazywamy miażdżycą, w ogóle z cholesterolem nie ma nic wspólnego. Owszem, osadzają tu się ciała, które są tłuszczowe,
ale one z cholesterolem nie mają wiele wspólnego. Żeby Państwu powiedzieć coś więcej na temat miażdżycy, należałoby sięgnąć do tego, czym jest cholesterol. Państwo wiecie, że cholesterol to są takie trzy rzeczy. HDL, LDL i TG. Tłumaczę. HDL to jest tak zwany cholesterol korzystny, tak Państwo pamiętacie i wiecie. LDL jest niby cholesterolem niekorzystnym. I trójglicerydy, które leżą u podstawy wszystkich tych zjawisk. Ale proszę Państwa, HDL, z angielska High Density Lipoprotein, nie jest cholesterolem, jest białkiem. Jak sama nazwa lipoproteina, proteina to jest białko. Do tej pory nauka klasyczna, medycyna klasyczna rozróżnia, ja mówiłem o LDL, Low Density Lipoprotein. Medycyna rozróżnia tylko jeden rodzaj LDL-u. A okazuje się, że w tym niekorzystnym niby cholesterolu, czyli białku, który niesie cholesterol, są dwie frakcje. Jedna frakcja, która jest typowa i rozpoznana przez medycynę jako frakcja o małej gęstości, pływająca jak korek, i niewielka ilość LDL-u o tak zwanej bardzo wysokiej gęstości. I to ten czynnik w LDL-u, który jest o małej częstotliwości, głównie wpływa na procesy miażdżycowe. Niestety ten czynnik nie jest badany u nas, u ludzi. Ten czynnik jest badany łącznie jako LDL, Low Density Lipoprotein. Proszę Państwa, HDL, High Density Lipoprotein, też jest białkiem. Też jest białkiem. Tylko że białkiem o wysokiej częstotliwości. Trójglicerydy, też badane przez medycynę, to są ciała tłuszczowe. Czyli w tych wszystkich trzech frakcjach, które są badane przez naukę, nie ma mowy o żadnym cholesterolu. Co to jest, proszę Państwa, cholesterol? Więc, proszę Państwa, cholesterol, ktoś pięknie to sparafrazował, mówiąc, że pies i cholesterol jest dwóch największych przyjaciół człowieka. Ja później rozwinę ten temat, dlaczego cholesterolu my się nie boimy i dlaczego cholesterol nie ma żadnego związku z miażdżycą. Cholesterol, proszę Państwa, jest sterolem. To są związki sterolowe, które produkuje wątroba. I produkuje tego cholesterolu tyle, ile potrzebuje organizm, zgodnie z zapotrzebowaniem. Jeżeli trwają w człowieku procesy niekorzystne jakieś, tego cholesterolu jest potrzeba więcej. Jeżeli nie ma takich zagrożeń, ten cholesterol nie jest produkowany w takich ilościach. Następna sprawa, proszę Państwa. Cholesterol, który dostarczamy z zewnątrz, tak zwany cholesterol pokarmowy, w ogóle nie jest wchłaniany, nie jest używany do syntezy cholesterolu, który syntetyzuje wątroba. Czyli też będę o tym mówił, bajka o zagrożeniach cholesterolowych jest tylko bajką albo procesem, który nam się wmawia. Ja to omówię, proszę Państwa, również, co to znaczy ten cholesterol. Proszę Państwa, jeszcze jedno zjawisko. Otóż tam miażdżyca dotyczy wyłącznie naczyń tętniczych. I tam, gdzie jest wysokie ciśnienie. Czyli dotyczy przede wszystkim aorty,
Jej odgałęzień dotyczy naczyń mózgowych jako tętniczych, gdzie mózg to jest bardzo 1/7 zapotrzebowania organizmu. Dotyczy naczyń tętniczych kończyn dolnych, a przede wszystkim, proszę Państwa, dotyczy naczyń wieńcowych, serca. I głównie z tego powodu mówimy o zagrożeniach miażdżycowych, a właściwie z dwóch powodów. Zagrożeń centralnego układu nerwowego, czyli wylewów, zatorów, zakrzepów w mózgu. I drugim powodem są zawały i nie tylko zawały. Tylko że tu, proszę Państwa, też jest takie bardzo dziwne zjawisko. Okazuje się, że w naczyniach zmienionych miażdżycowo niekoniecznie musi dojść do zaburzenia przepływu laminarnego krwi. Bo proces miażdżycowy z reguły przebiega dość powolnie. I zdąży serce i naczynia tętnicze krwi zdążą wyprodukować krążenie oboczne. Czyli zdążą ominąć tą przeszkodę. Najczęściej zawały i jakieś incydenty związane z miażdżycą powodowane są innymi przyczynami. Najczęściej są to wpływy układu nerwowego. Ale nie tego, o którym wiemy, że się denerwujemy. Jest to układ nerwowy sympatyczny i parasympatyczny. Ten układ dowolny, niezależny od naszej woli. Nie chciałbym Państwa prowadzić przez drogi tutaj biochemii czy medycyny molekularnej, także modnej, a jakże mądrej tych czasów, bo ona tłumaczy wszystkie przyczyny powstawania nie tylko miażdżycy, ale właściwie wytwarzania energii. O tym też Państwu za chwilę powiem. Ale nie chciałbym w to wchodzić, bo to są procesy bardzo trudne. Natomiast okazuje się, że miażdżyca jako choroba nie jest chorobą czystą, nie jest chorobą wyodrębnioną. Miażdżyca to jest proces uogólniony w organizmie. W zależności od tego, w którą stronę pójdą procesy biochemiczne i energetyczne organizmu, to powstaje i cukrzyca, i nadciśnienie, choroby nerek, choroby naczyń mózgowych i wiele zawały i wiele innych. To wszystko zależy od tego, jaką drogą to pójdą te procesy. Czytaj, na co my sobie jako ludzie pozwolimy. Co my zrobimy, żeby ta miażdżyca ogarnęła nasz organizm. Bo to od nas zależy. Proszę Państwa, a o tym cholesterolu chciałbym Państwu, znaczy najpierw może jeszcze powiem o tych procesach energetycznych. Otóż w ogóle procesami biochemicznymi rządzą procesy energetyczne. Energetyczne to znaczy wytwarzania ciał wysokoenergetycznych. To są, żeby znowu Państwa nie zanudzić, to jest ATP, związek adenozyno-trójfosforan, NADH, NADH2 i takie związki wysokoenergetyczne. Wszystkie one są pochodne glukozy. Okazuje się, że wszystkie łańcuchy biochemiczne prowadzone są przez spalanie lub fermentację glukozy. O fermentacji glukozy ja już Państwu mówiłem przy okazji nowotworów. Mówiłem o tym, że nowotwory nie spalają glukozy, ale ją fermentują. Stąd jest to zjawisko badawcze PET, Państwu nie jest obce. Ale wracając do glukozy spalanej w organizmie. Jeżeli dostarczamy do organizmu energii pod postacią cukrów, to dochodzi do bardzo wielu niekorzystnych zjawisk. Po pierwsze, na pewno dochodzi do powstania cukrzycy typu drugiego. Tylko w dwóch zdaniach Państwu powiem, bo
też nie chciałbym być nudny. Dlaczego powstaje cukrzyca drugiego typu? To jest tak, może to spróbuję tak Państwu może narysować. Otóż jeżeli wprowadzamy do organizmu jakąś dawkę energii pod postacią glukozy, nie wiem, cola, Coca-Cola, chipsy, coś słodkiego, to w tym momencie ten poziom glukozy od zera jest jakiś, jakiejś wielkości. Żeby tą glukozę wprowadzić do komórek, organizm, konkretnie komórki beta trzustki, produkują insulinę, żeby ją wprowadzić do komórki. Jakaś ilość insuliny zostaje wydzielona. Ale proszę Państwa, jeżeli my za pół godziny, za godzinę wypijemy jeszcze znowu dwa łyki Coca-Coli, zjemy coś słodkiego, to w tym momencie na ten poziom cukru, który jeszcze nie zdążył spaść, nakłada się następny. I dochodzi do następnego wydzielania insuliny. I tak kolejne. I dochodzi do niewrażliwości komórek na insulinę. Po prostu im więcej tego cukru dostarczamy, tym więcej insuliny zostaje wydzielane i w pewnym momencie organizm już mówi, ja już nie chcę, ja już nie mogę, a ta insulina spalona być musi. Tak jest, tak właśnie między innymi pochodzi, jest ten proces powstawania cukrzycy drugiego typu. Procesy miażdżycowe, zmiany lepkości krwi polegają, proszę Państwa, przede wszystkim na mechanizmie trójglicerydów. Wybaczcie Państwo, nie będę Państwa prowadził tymi ścieżkami, bo musiałbym tu być znowu nudny i prowadzić przez biochemię. Proszę mi uwierzyć na słowo, że mechanizm trójglicerydów bardzo ściśle wiąże się z białkami krwi, z wycukrzeniem osocza, z piramidą krzepnięcia, wieloma takimi zjawiskami. Stąd ten przepływ przez naczynia tętnicze robi się wolniejszy. Jest zaburzony dlatego, że ta krew, ten płyn, który przez te naczynia jest przepychany, robi się gęstszy, jak syrop. Dlatego też to już jest jakby podstawa do tworzenia się miażdżycy. A takim podstawowym powodem, że dochodzi do tworzenia się blaszki miażdżycowej, wykrzepiania się ciał tłuszczowych w organizmie, to proszę Państwa jest to, że dochodzi wtedy do mikrozranień błony wewnętrznej tętnicy. Te mikrozranienia powstają tym częściej, im bardziej gęsta jest krew, im więcej w tej krwi jest kryształków, powiedzmy kwasu moczowego w dnie moczanowej i innych kryształków, które powstają na skutek spaczonego metabolizmu organizmu. Dochodzi do mikrozranień i proszę Państwa, dochodzimy do sedna. Otóż cholesterol, który jest obwiniany u nas za procesy miażdżycowe, on pełni rolę opatrunku. Natomiast substancją, która powoduje, że te mikropęknięcia błony wewnętrznej tętnic nie goją się, jest taka substancja zwana homocysteiną. Nie wszyscy nawet moi koledzy, homocysteina, nawet nie wszyscy moi koledzy wiedzą, co to jest i nie wszyscy to badają, poziom homocysteiny. Proszę? Tak, to tłumaczenie jest bardzo różne, bo myślę, że żeby zlecić jakieś badanie, trzeba wiedzieć, co z tym wynikiem zrobić. Proszę Państwa, ale teraz tak, żeby nie przedłużać. W skład blaszki miażdżycowej, proszę Państwa, nie wchodzą tłuszcze, szczególnie tłuszcze zwierzęce.
wchodzą tłuszcze, ale nie tłuszcze zwierzęce. I nie wchodzą w skład tej blaszki miażdżycowej, nie wchodzą również, proszę Państwa, nie wchodzi również cholesterol spożywany z pokarmem. Czyli nie ma znaczenia, powtarzam, ani poziom cholesterolu, ani ilość cholesterolu, który zawarta jest w naszym pożywieniu. Cholesterol, rozumiecie Państwo, że to jest jakby synonim tłuszczów zwierzęcych. Nie ma on znaczenia w procesie miażdżycowym. I proszę Państwa, tam gdzie nie ma cukru, cukrów prostych w pożywieniu, tam proces miażdżycy nie jest możliwy. Tak jak proces miażdżycy nie jest możliwy tam w takich tętnicach, w których nie ma nadciśnienia i też proces miażdżycowy nie jest możliwy tam, gdzie nie ma cukrów. Proszę Państwa, gdyby pozbawienie pokarmu cukrów było takie, że tak powiem, proste, to byśmy nie mieli zjawiska cukrzycy, nie mielibyśmy zjawiska miażdżycy i innych wielu chorób. Nie mielibyśmy nowotworów, bo organizm potrafi produkować sam tłuszcze. Robi to w kilku procesach biochemicznych i może teraz nawet o tym powiem, w takich procesach jak tworzenie się cukru w wątrobie z aminokwasów, z kwasów tłuszczowych na potrzeby po prostu organizmu, procesów, które są konieczne. Proszę Państwa, że takie instrumenty, że takie mechanizmy istnieją, dowodzi to, że człowiek przeżył. Człowiek potrafi dostosować się do tego, że będzie głodował. Bo gdyby nie te mechanizmy rozkładu tłuszczów, to by człowiek po prostu okresów głodu nie przeżył. Ale w okresie głodu to najpierw ulega spaleniu energia natychmiastowa zawarta w glikogenie wątrobowym i mięśniowym. Wtedy po wyczerpaniu się rezerw glukozy organizm potrafi pożytkować tłuszcze, a później ciała ketogenne, ketony. Potrafi je zamieniać na energię, potrafi je zamieniać na glukozę. Tylko że wtedy ten proces nie jest lawinowy, tak jak my sobie popijemy coli, zjemy powiedzmy jakiś tam ciacho czy czekoladę z tych tłuszczów. Dlatego też jest to tak istotne, żeby patrzeć na proces miażdżycowy jako proces odwracalny. Że to nie jest wyrok, że potrafimy tą miażdżycę wyleczyć. Będę o tym mówił, bo tu już powiedziałem jeden z powodów, jak to możemy wyleczyć. Zmianą diety. Ja dziś poprosiłem mojego kolegę, który na temat diety wie bardzo wiele, będzie on ten temat omawiał. Ja bym chciał tylko wskazać głównie na te przyczyny, o jakich mówimy. Proszę Państwa, dlaczego do tej pory lekarze nie chcą uwierzyć albo nie chcą nam pomóc, mówiąc dalej, że przyczyną miażdżycy jest poziom cholesterolu? Dlaczego do tej pory badamy z uporem maniaka poziom cholesterolu? Dlaczego on jest określony na takim poziomie? Ja tu będę musiał się, proszę Państwa, posłużyć karteczką, bo są tu nazwiska. Są tu nazwiska też, ale już wiem. Proszę Państwa, takie trzy nazwiska. W roku 1985, 84 nawet,
w San Diego nastąpił wielki zjazd lekarzy, dietetyków, którzy mieli określić poziom cholesterolu, jaki powinien być w organizmie. Wtedy poziomem, proszę Państwa, obowiązującym był poziom 240 do 320 mg% cholesterolu. I ta konferencja też miała swoją nazwę. Nazywała się Ugodą. Po prostu uzgodniono, że ten poziom arbitralnie, bez badań, ma wynosić 200 mg%. Dlaczego tak się stało? Bo już wtedy znane były, proszę Państwa, leki zwane statynami. Zorientowano się, proszę Państwa, że te leki będą się sprzedawały jak ciepłe bułeczki i mamy tego przykład do dziś. Jeszcze jest jedno zjawisko. Wszystkie poziomy jakiejś substancji zwykliśmy określać jako krzywa Gaussa. Znany jest Państwu ten wykres. Wtedy te 5% z jednej strony, 5 z drugiej jest odcinane jako przypadki szczególne i wtedy zakres występowania danego zjawiska mamy od do. Czyli jeżeli byśmy chcieli określić poziom cholesterolu, który powinien u nas być, to powinniśmy go określać jako od do. Powiedzmy, no, jak to chcą w tej chwili, 170 czy 160 coś do 200. Ale nie. Mamy systematycznie zmniejszano poziom cholesterolu obowiązujący. I proszę Państwa, jest określany jedną liczbą, powyżej której lekarze po prostu nas leczą. W cudzysłowie oczywiście. Bo proszę Państwa, co leczą lekarze? Poziom cholesterolu. No bo nie leczą przyczyn. Nie leczą choroby. Dlatego, że chociażby dlatego, że nie znają jej przyczyn. Chociażby dlatego, że wbrew wszystkim badaniom naukowym, udowodnionym już wręcz szczególnie, to określa się ten za przyczynę poziom podwyższony, niby podwyższony poziom cholesterolu. Tak jak powiedziałem na początku, największym przyjacielem człowieka jest pies i poziom cholesterolu. Szczególnie dla pań, tak jak tutaj widzę niektóre z pań, które już nie miesiączkują. I dla osób w starszym wieku. Otóż wszystkie badania pokazują, że im wyższy poziom cholesterolu, tym mniejsza jest śmiertelność. Jest zależność odwrotnie proporcjonalna do poziomu cholesterolu, jest śmiertelność. Z przyczyn ogólnych i z przyczyn zawałów serca. Nie tylko, bo proszę Państwa, te przyczyny mogą być różne. Chciałbym Państwu powiedzieć, że obecnie, gdzieś tu będę miał, brytyjska organizacja miażdżycy, oficjalnie w 2016 roku jej szef, pan David Heslam, oficjalnie powiedział, że powodem miażdżycy nie jest podwyższony poziom cholesterolu. I nie tylko, zresztą w Wielkiej Brytanii, cały świat już w tej chwili zaczyna stosować diety wysokotłuszczowe. O nich, ja o tych dietach nie będę mówił teraz nic, powie członek naszego zespołu, pan Sławek. Ale proszę Państwa, ważne jest, żebyście Państwo zapamiętali.
jest zależność odwrotnie proporcjonalna ilość, poziom cholesterolu, a śmiertelność. Mózg, prawie to jest sam cholesterol. Synapsy, czyli zakończenia nerwów, to praktycznie cholesterol. Hormony, szczególnie hormony sterydowe, to jest cholesterol. Proszę Państwa, jakie nam jeszcze robiono niespodzianki, żeby utrzymać pojęcie, że powodem jest, że powodem tego wszystkiego jest podwyższony poziom cholesterolu. Nagrodę Nobla w 1985 pan Brown i pan Goldstein uzyskali za stwierdzenie, że w komórce, na błonie komórkowej są receptory LDL-u, czyli low density lipoprotein. Ale to badanie przez 16 lat nie ujrzało światła dziennego. Po prostu zostało schowane do szuflady i dopiero w 2016 roku, czyli niecałe dwa lata temu, komentarz na skutek nacisku opinii publicznej został wygłoszony. Komentarz do tego zjawiska, gdzie stwierdzono oficjalnie, no, że tu cholesterol nie ma nic do rzeczy, jeżeli chodzi o miażdżycę. Chciałem mówić 20 minut, chyba mi się nie udało, więc będę, nie powiem Państwu wszystkiego. Nie będę powoływał się na jeszcze inne nazwiska. W każdym razie taka metoda słynnego Framington miasta, gdzie kilka badań, tak zwanych metaanaliz, zostało przeprowadzonych, a między innymi taka metaanaliza dotycząca poziomu cholesterolu. To są metaanalizy, które trwały kilkanaście lat i dotyczyły wielu tysięcy ludzi, więc to są już poważne badania naukowe. To też dziwnym trafem to badanie nie trafiło, wynik tego badania nie trafił do wiadomości ani lekarzy, ani pacjentów. I z tego badania wynika, że na spadek o 1 mg% cholesterolu owocuje zwiększeniem śmiertelności o 11%. Czyli, proszę Państwa, chociażby w powołaniu się na te badania okazuje się, że nie powinniśmy zmniejszać poziomu cholesterolu, bo on jest dla nas dobrodziejstwem. Proszę Państwa, jako lekarz mam wielu pacjentów, którzy są na tak zwanych dietach wysokotłuszczowych. Szczególnie mój przyjaciel, ale pacjent też, który na diecie wysokotłuszczowej jest już 27 lat. Przebadałem go dokładnie, proszę Państwa. I ten człowiek ma poziom cholesterolu prawidłowy, to znaczy w okolicach 200-250. I ten człowiek nie ma ani śladu miażdżycy. Jest w moim wieku, dokładnie w moim wieku. I nie widać u niego żadnych cech ani zwyrodnienia tkanek, ani zaburzeń intelektualnych. Jest po prostu żywym dowodem na to, że poziom cholesterolu jest dla nas dobry, że jest dobrodziejstwem. Proszę Państwa, jeszcze powiem o czymś, jeszcze o czymś. Otóż jako zapobieganie, jako to, żeby nie ulec procesowi miażdżycy, jest przede wszystkim dieta. Ale ja jako lekarz powiem, że proces miażdżycowy można cofnąć. Ten, który już trwa. Że
można doprowadzić, że tak zwane zatkane naczynia, czyli choroba wieńcowa aktywna, że zaburzone krążenie mózgowe, czy chromanie przestankowe, czyli takie choroby, które będą mogły spowodować niedokrwienie kończyn, gdzie się robi tak zwane majtki Hipokratesa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, o co tu chodzi. Ucina się część aorty brzusznej i aż po tętnice biodrowe zewnętrzne zastępuje się protezą naczyniową, czy stenty w chorobie wieńcowej. Te procesy można cofnąć. Umiemy to robić. I mamy na to wiele dowodów, że to jest możliwe i to robimy. Proszę Państwa, o co tam jeszcze chodzi? Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że glukoza, insulina są dla organizmu czynnikami drażniącymi. Również poza drażnieniem poprzez kryształki kwasów czy innych związków toksycznych, te substancje zakwaszają i nie dotleniają organizm, tym przydankę naczyniową. Też powodują warunki takie, w których te naczynia krwionośne ulegają uszkodzeniu. Cofając ten proces albo dostarczając organizmowi tlenu, a umiemy to robić, cofamy ten proces. Są przypadki udowodnione, że zaawansowana choroba wieńcowa czy zaawansowana choroba niedokrwienna kończyn dolnych cofa się. Proszę Państwa, to widać, to zresztą mamy to, nie ma tu z tym problemu. Korzystamy ze środków utleniających, korzystamy z glutationu. Aha, o, jeszcze o jednym Państwu powiem. Otóż, proszę Państwa, śmieszna sprawa. Zamiast stosować statyny, związki te, które nam się serwuje na obniżenie poziomu cholesterolu, równie dobrze można stosować witaminę E. Witamina A, E tylko w postaci tokotrienoli, nie tokoferoli, które są u nas w sprzedaży w aptekach, powoduje cofanie się też procesu miażdżycowego. To samo można powiedzieć o kwercytynie, o ozonie, natlenku wodoru, witaminie B3. Można to samo powiedzieć o czosnku i o dziwo, proszę Państwa, można powiedzieć to samo o żółtkach jaj. Tu jest ciekawe zjawisko, dlatego że żółtka jaj, proszę Państwa, właściwie to zawierają sam cholesterol. No, prawie. A jeżeli będziemy zjadać dziennie powiedzmy 3-4 żółtka, to na przestrzeni 2-3 miesięcy nam spadnie cholesterol do granic prawidłowych. Gdzie logika? Proste. Proszę Państwa, ten zwierz, którymi nas straszą, czyli miażdżyca, jest uleczalna. Da się radę. Da radę z tym walczyć. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Może to wszystko wyniknie z pytań. Ja myślę, że na tym w tej chwili zakończę. Przekażę mikrofon mojemu koledze. Żywieniem zajmuję się od 1995 roku zawodowo, a z racji tej, że również z głębokim zamiłowaniem, więc te tematy staram się zgłębiać na tyle, na ile to jest możliwe. I dzielić się po prostu nimi, ponieważ jeżeli widzę, że są efekty, to chciałbym, żeby jak najwięcej osób skorzystało. Zespół Andrzeja wspieram od kilku miesięcy w temacie żywienia. Dzisiaj króciutko chciałbym powiedzieć uzupełnieniem albo też rozwinięciem kwestii, o których doktor mówił, dotyczących miażdżycy. W kilku zdaniach też o przyczynach, ale tak bardziej można powiedzieć nie biochemicznie, nie medycznie, tylko po prostu tak jak codziennie mamy do czynienia z gotowaniem, z kuchnią, jak to wszystko zrozumieć i ogarnąć.
Więc tak, tak jak doktor wspomniał, taka podstawowa przyczyna to jest tutaj ilość przede wszystkim cukrów, które spożywamy, ponieważ to cukry właśnie są zamieniane w naszym organizmie na te nieszczęśliwe trójglicerydy. Ale nie wszystkie i nie w każdym momencie. Generalnie można powiedzieć, że najwięcej trójglicerydów powstaje wtedy, kiedy jemy dużo cukrów prostych, czyli dużo słodkiego, w obecności najczęściej tłuszczu, czyli różnego rodzaju takie uwielbiane przez nas wypieki, gdzie mamy mąkę, cukier i jakiś tłuszcz, albo różnego rodzaju słodycze, które mają w sobie i cukier, i tłuszcz. Te będą przede wszystkim bardzo mocno wpływały na podniesienie trójglicerydów i rozwój miażdżycy. Jak to się dzieje? No właśnie ta nieszczęśliwa również insulina, im więcej cukru będziemy spożywali, szczególnie cukry proste będą powodowały gwałtowny, duży wyrzut tej insuliny. I ta insulina rzeczywiście będzie oddziaływać szczególnie tutaj na te naczynia krwionośne, na śródbłonek naczyń krwionośnych w tętnicach uszkadzająco. Im częściej i więcej będzie tej insuliny, tym bardziej będą te tkanki narażone na uszkodzenia. I tam powstaną mikrouszkodzenia, które będą już zaczątkiem zmian miażdżycowych. Również substancja, o której tutaj doktor wspominał, związana z żywieniem, homocysteina. Co to takiego jest? Jest to po prostu białko, które osiąga wysoki poziom w naszym organizmie wtedy, kiedy nasz proces trawienia jest niepełny, niedokładny. Konkretnie chodzi tutaj o to, że są substancje redukujące homocysteinę, naturalne, które my spożywamy i żeby one zadziałały, to muszą być spełnione pewne warunki. Na przykład witamina B12 bardzo dobrze redukuje poziom homocysteiny, ale żeby z kolei ona była wchłonięta, potrzebuje też odpowiednio dużego stężenia kwasu solnego w żołądku. Wiele osób boryka się z tym, że te żołądki ma słabo zakwaszone i wtedy B12 się nie wchłania, chociaż ją spożywamy na przykład z mięsem i wtedy homocysteina też idzie bardzo do góry. Więc to jest kolejny czynnik związany z żywieniem. Natomiast to, co chciałbym najbardziej się skoncentrować i najwięcej powiedzieć, bo to, co nas najbardziej nurtuje w kwestii praktycznej, jak jest z tymi tłuszczami w końcu, czy one wpływają na poziom miażdżycy, na rozwój miażdżycy, czy nie wpływają. A jeśli tak, to jakie tłuszcze są dobre, a jakie są złe? Bo to często gdzieś tam spotykamy się z tymi informacjami, że mamy i dobre tłuszcze, i złe tłuszcze. No ale jakie? Nasycone, nienasycone, roślinne, zwierzęce? Jak to wszystko ogarnąć i zrozumieć? Więc można powiedzieć, wszystkie naturalne tłuszcze w odpowiednich ilościach, proporcjach nie będą nam wyrządzały szkód, jeżeli nie zostaną uszkodzone ich struktury. Najbardziej wrażliwe na uszkodzenie struktur są tłuszcze nienasycone. Są to głównie tłuszcze roślinne, różnego rodzaju oleje. Jeżeli olej zostanie poddany obróbce termicznej albo będzie stał długo w kontakcie z tlenem otwarty, to zjełczeje. Co to oznacza? To znaczy, że zostanie zepsuty. Te wiązania, te oleje nienasycone są nienasycone dlatego, że mają po prostu jakieś wiązanie, jedno, dwa, trzy, to od tego powstaje ich nomenklatura, czy to są jedno nienasycone, czy wielo, czy omega 3, 6, czy 9, to już zależy, w której pozycji jest to wiązanie podwójne nienasycone. Jeśli to wiązanie pod wpływem temperatury i tlenu zostanie uszkodzone, to znaczy się połączy się z tlenem, bo te wiązania są bardzo, można powiedzieć, takie w wysokim powinowactwie do przyłączania tlenu, to wtedy mamy już uszkodzony olej. Dlaczego? Ponieważ taki podgrzany tłuszcz uszkodzony, jeżeli trafi do naszego organizmu, to będzie dalej uszkadzał tkanki, komórki, z którymi się zetknie. Na takiej zasadzie, że te miejsce, które było nasycone tlenem w tym tłuszczu, jest bardzo reaktywne. Powstaje tam tak zwany wolny rodnik, czyli niesparowany elektron, który, aby się sparować, musi pobrać elektron z tego miejsca, na które napotka, czyli gdzieś na przykład z błony komórkowej. Może to być błona komórkowa właśnie śródbłonka naczyń krwionośnych.
i powstanie tam konkretne uszkodzenie. Ta komórka zostanie uszkodzona. Więc ta reakcja utleniania będzie miała bardzo negatywne konsekwencje. Będzie wpływała na uszkodzenie naczyń krwionośnych i powstawanie miażdżycy, ale nie tylko. Będzie również wpływała na powstawanie komórek nowotworowych, ponieważ te reaktywne formy tlenu będą niszczyły różne komórki. I te nasze uszkodzone komórki, te uszkodzone tkanki, jest możliwość, że będą się przekształcały właśnie w komórki nowotworowe. Oczywiście procesy są tutaj bardzo skomplikowane i rozbudowane. To nie jest takie schematyczne i proste, jak przedstawiam. Ale chodzi o to, żeby uchwycić ideę, że ten olej, który my często popularnie stosujemy do smażenia, chociażby z tego, że czasami może nawet wydaje nam się, że nic złego się nie stanie, że nie wiem, czy producent zaleca, czy mamy taki nawyk, czy nauczyliśmy się tak już od lat robić. Wydaje nam się, że nic złego się nie stanie. Natomiast wystarczy krótko. Im bardziej nienasycony tłuszcz, tym krótszy czas podgrzania i wystawienie na działanie tlenu, aby on po prostu stał się tłuszczem bardzo niebezpiecznym dla naszego organizmu. Stąd te tłuszcze nienasycone, musimy wiedzieć, nie nadają się do smażenia, nie nadają się w ogóle do podgrzewania. Trzeba nauczyć się tak prowadzić naszą kuchnię, żebyśmy unikali szczególnie długotrwałego smażenia na otwartym jeszcze naczyniu, bo inaczej to wygląda, jak jest na przykład w piekarniku w niższej temperaturze, trochę dłużej, niż na patelni, gdzie ta temperatura jest wyższa i dostęp tlenu jest znacznie większy. To będzie najbardziej szkodliwy proces. Dlatego tutaj musimy mieć na uwadze, że wszystkie płynne tłuszcze, one mają dużo kwasów tłuszczowych nienasyconych. Stąd one tak naprawdę nie nadają się do obróbki termicznej, nawet krótkotrwałej. Wszystkie takie tłuszcze typu, właściwie nie będę ich wymieniał, to sobie Państwo sami już dopowiecie. Powiem tylko o jednym, który jest tak na pograniczu. Jest to tłuszcz, jest to olej płynny, oliwa z oliwek. Nie ma wielu nienasyconych kwasów tłuszczowych, ale ma jedno nienasycone. Niektórzy smażą, ale te miejsce, gdzie jest właśnie to wiązanie podwójne, ono również jest bardzo podatne na utlenianie. I również oliwa z oliwek podgrzewana będzie tutaj tak samo szkodziła. Oczywiście im więcej tych nienasyconych kwasów tłuszczowych, tym bardziej szkodliwy będzie tłuszcz po utlenieniu. Stąd smażenie, gdyby ktoś wpadł na taki pomysł na olejach wybitnie takich wielonienasyconych, jak olej lniany na przykład, no to byłoby już absolutną katastrofą. Na szczęście tutaj świadomość nasza jest na tyle duża, że takich błędów raczej nikt nie popełnia. Ale na innych roślinnych olejach chętnie smażymy, tych nawet sztucznie utwardzonych, tak? I niestety w tym momencie wprowadzamy do organizmu czynnik powodujący miażdżycę. A olej kokosowy? Olej kokosowy należy do tłuszczy nasyconych. Czyli to, co mamy gdzieś tam zakodowane z różnych źródeł, że te nasycone tłuszcze zatykały nam tętnicę, tak naprawdę ja nie wiem, czy ktoś potrafiłby wyjaśnić mechanizm, w jaki sposób one zatykają. To są tłuszcze nasycone. To oznacza, że one nie reagują na temperaturę, no chyba, że doprowadzimy do spalenia takiego tłuszczu, do dymienia. Natomiast w procesie normalnej obróbki takiej bezpiecznej, termicznej, kontrolowanej, nic się z nimi nie dzieje, one są stabilne. To oznacza, że one się nie utleniają i nie powstają te formy, które później niszczą w naszym organizmie nasze błony komórkowe. Są to tłuszcze bezpieczne do poddawania obróbki termicznej. I te tłuszcze występują zarówno po stronie roślinnej, jak i zwierzęcej. Tłuszcze nienasycone roślinne to, tak jak Pani wspomniała, właśnie chociażby olej kokosowy. A z tłuszczy zwierzęcych to im bardziej twardy tłuszcz, tym bardziej jest nasycony, tak? Czyli smalec na przykład gęsi będzie miał więcej nienasyconych tłuszczów niż łój wołowy, tak? Który jest bardzo twardy, to widać po wyciągnięciu z lodówki albo nawet w temperaturze pokojowej. Smalec potrafi czasem się zrobić w formę płynną.
to oznacza, że też ma sporo nienasyconych kwasów tłuszczowych, więc też trzeba uważać z obróbką termiczną na takim smalcu, bo jeśli będzie zbyt wysoka temperatura w zbyt długim czasie, to te wszystkie kwasy nienasycone również będą szkodliwe, tak? Nawet przygotowując smalec, czyli wytapiając sobie jakiś tłuszcz, należy uważać, żeby zbytnio wysokiej temperatury nie spowodować, ponieważ też wtedy te tłuszcze są mocno utlenione. Dlatego tutaj bezpiecznym tłuszczem, ale aczkolwiek już teraz, nie wiem czy jeszcze spotykanym gdzieś powszechnie, to jest ten łój, tak, wołowy, który się nie utleniał i można było sobie na nim smażyć. Natomiast jak dzisiaj sobie poradzić z tym, że no nie jesteśmy do końca pewni, jak smażyć, na czym smażyć. Proponuję robić takie obróbki termiczne, czy to mięso, czy ryba, czy warzywa, żeby używać po prostu duszenia, czy gotowania na parze i dopiero w końcowym etapie, żeby to było smaczne, przekładamy do jakiegoś naczynia, czy to na patelnię, czy do szklanego naczynia w piekarniku. Dodajemy na przykład masła klarowanego, czy tego smalcu, czy oleju kokosowego i króciutko, 2-3-4 minuty, aż się rozpuści ten olej, ta potrawa go wchłonie, ale on nie zdąży się jeszcze tam nawet utlenić. Chociaż te tłuszcze, które wymieniłem, one się trudno utleniają, tak? One mają wiązania nasycone, więc tam praktycznie one są stabilne. To nas już chroni. A z drugiej strony to, że będziemy jeszcze krótko tą obróbkę stosowali, to dodatkowo da nam gwarancję, że ta potrawa jest bezpieczna. I ona może być smaczna, tak? Bo wiemy, że tłuszcz jest nośnikiem smaku. Jeżeli zrobimy sobie jakąś potrawę na parze czy duszoną, no ciężko ją tak smacznie zjeść, nie? Musimy kombinować, dużo przypraw, dużo jakichś tam sosów wymyślać i tak do końca to nie będzie dobre. Więc możemy spokojnie sobie pozwolić na dobrej jakości tłuszcz w tej potrawie przyrządzonej na ciepło, ale dodajemy go na koniec, tak? Dzisiaj mamy dosyć dobre różne rozwiązania, jeśli chodzi o patelnie, garki i tak dalej, które już nie wymagają tłuszczy, żeby na nich przyrządzać. I teraz kwestia, jak to jest z tymi ilościami. Te tłuszcze nasycone, jeżeli będziemy spożywali z ograniczoną ilością węglowodanów, szczególnie prostych, nie wyrządzą nam żadnej szkody, bo one zostaną zamienione na energię. Ja osobiście dietami wysokotłuszczowymi, nawet w kontekście stosowania dla siebie, zajmuję się od roku 2003 i przez tyle lat jestem na takim żywieniu. Czasem przechodzę na kilka miesięcy na dietę bardzo wysokotłuszczową, tak zwaną ketogenną, gdzie przecież tam jest ilość tłuszczy, ilość energii z tłuszczy dochodzi do 80%, tak? Robię sobie regularnie, raz tam na kilka miesięcy czy raz w roku, wszystkie podstawowe badania. Trochę jestem zmartwiony, bo cholesterol mam niski, tak? Poniżej 190. Doktor mówi, że w starszym wieku dobrze byłoby mieć wyższy, no to może jak już będę w troszkę bardziej zaawansowany wiekowo, wzrośnie mi ten cholesterol. Ale może to też winą jest to, że tych żółtek no, nigdy się nie bałem i spożywałem czasami znaczne ilości. Niekoniecznie będę wymieniał ile, żeby Państwo może, co niektórzy nie stracili powagi dzisiejszego spotkania, ale dużo. Nigdy nie wpłynęły na wzrost cholesterolu, nigdy nie wpłynęły na zmiany miażdżycowe, ponieważ też badałem sobie, czy tam gdzieś w tkankach są jakieś zmiany miażdżycowe. Tak, współpracuję tak bardziej na drodze takiej przyjacielskiej z Instytutem w Niemczech, który stosuje też metodę w leczeniu cukrzycy, miażdżycy, otyłości, tak zwanego syndromu X na Bawarii. Duży ośrodek, ponad 200 pacjentów przyjmują i tam jest taki lekarz, bardzo, bardzo ciekawy, sympatyczny człowiek, który wielokrotnie badał mi tętnicę za pomocą takiego właśnie urządzenia USG i mówi, no są czyste, nic tam nie ma, tam się nic nie odkłada. I tak samo badając parametry w krwi, nie ma czy homocysteiny, tak, nie ma żadnych śladów, żeby tam po prostu zachodziły jakieś niepokojące zmiany. Więc przez tyle lat, jeżeli to byłoby nieprawdą, co mówię, to na pewno ja bym to odczuł, nie? I wiele osób, które znam, które to stosują. Stąd można stosować żywienie bogate w tłuszcze, tak? Tutaj w ośrodku doktora
rzeczywiście informujemy pacjentów, jak to robić bezpiecznie, ponieważ to żywienie w kontekście wielu jednostek chorobowych często jest jedynym sposobem, które pozwoli na całkowite wyleczenie danej choroby. Oczywiście w połączeniu z metodami, które dodatkowo są stosowane w ośrodku i przyspieszają procesy leczenia, a czasami są wręcz niezbędne, jak chociażby tutaj odpowiednie natlenienie organizmu. W związku z tym można powiedzieć, że przy wielu nieuleczalnych chorobach, nieuleczalnych dlatego, że cały czas tkwimy w pewnym modelu żywienia, jeśli zmienimy ten model żywienia, następuje bardzo szybka poprawa. Pod warunkiem, że nie było jeszcze jakichś mocnych uszkodzeń takich nieodwracalnych, tak? Ale i tutaj zawsze pacjent odczuwa ulgę przy zastosowaniu odpowiedniego żywienia. Istnieją oczywiście różnego rodzaju ryzyka, tak? Że jeżeli będziemy źle wykonywali takie żywienie, o czymś nie będziemy wiedzieli, to niepotrzebnie będziemy się stresować, niepotrzebnie będziemy wiele czasu tracić, marnować albo nawet jakieś tam podsycać wątpliwości w nas. Trzeba po prostu wiedzieć, w jaki sposób przejść na takie żywienie, zarówno wysokotłuszczowe, które jeszcze nie powoduje produkcji dużej ilości ciał ketonowych, to jeszcze nie jest dieta ketogenna, ale to już jest dieta o ograniczonej ilości węglowodanów i też mająca bardzo dobre oddziaływania na organizmy pacjentów, jak i w wielu przypadkach właśnie na dietę skrajnie wysokotłuszczową, gdzie następuje produkcja ciał ketonowych i wiele naszych tkanek i narządów, łącznie z mózgiem, przestawia się ze spalania glukozy na spalanie ciał ketonowych. Co muszę Państwu powiedzieć, w historii rozwoju człowieka było rzeczą naturalną, ponieważ uprawy zbóż to jest raptem kilka tysięcy lat, tak? Cukrów prostych, rafinacji w ogóle wtedy nie znaliśmy. W niektórych rejonach był dostęp przez dłuższy okres czasu do owoców, tak? Natomiast w rejonach zimnych, gdzie nie było tych owoców, ludzie musieli sobie radzić praktycznie bez węglowodanów i dzisiaj są przecież takie rejony na świecie i bardzo dobrze się mają ci ludzie. Do momentu, aż nie zaczną spożywać cukrów prostych, no bo dzisiaj wiadomo, transport, wszystko wszędzie dociera na całym świecie. Jeżeli do takiej diety dodamy rafinowane szczególnie węglowodany, czy to w formie cukru, czy mąki, to u tych zdrowych ludzi wywołamy natychmiast procesy chorobowe, łącznie z miażdżycą. Więc tu trzeba wiedzieć, że jedząc i tłusto, i węglowodanowo, to już lepiej rzeczywiście ograniczać te tłuszcze, tak? Bo to najgorzej sobie zrobimy, jak będziemy jedli tak pół na pół energii z tego i z tego. Dlatego możemy zauważyć osoby otyłe, osoby z różnymi problemami zdrowotnymi, one sobie lubią zjeść, tak? Dużo lubią zjeść, ale i tych mącznych rzeczy, i tych tłustych rzeczy. Oczywiście rozgrzeszają się, bo słyszą już z wielu źródeł, że ten tłuszcz jest okej, tak? Ale jeśli jedzą przy tym dużo cukru i mąki, to nie jest okej, nie? Także to też trzeba wiedzieć, w jaki sposób podejść do takiego żywienia. No niemniej jednak, uogólniając, z tłuszczy to tylko te uszkodzone, nienasycone są niebezpieczne i tłuszcze sztucznie utwardzone, trans, szczególnie te technologie takie troszkę jeszcze starsze, gdzie tych trans, to jest taka forma tłuszczu nienaturalnie powstająca, gdzie organizm ma problem, co z nimi zrobić, w jaki sposób je zutylizować, to te tłuszcze najczęściej się też odkładają w formie naszych zapasów, naszej tkanki tłuszczowej, bo generalnie tłuszcz spożyty, naturalny, on się nie odkłada w formie tkanki tłuszczowej. Jeżeli mamy w posiłku i tłuszcz, i węglowodany, to organizm tłuszcz zamieni na energię, spali, a węglowodany zamieni na trójglicerydy, czyli na nasze tłuszcze, tak, te rezerwowe, które się gdzieś nam odkładają. I to właśnie jest problem, tak? Trzeba tutaj zrozumieć, skąd te wysokie trójglicerydy. Zawsze jak ograniczymy cukry proste i mączne rzeczy, trójglicerydy spadną. Więc tutaj trzeba wiedzieć, skąd one się biorą. Są osoby, które też nie jedzą tłuszczy,
albo bardzo mało, a i tak mają wysoki poziom triglicerydów. Cholesterolu wtedy też, ale to jest wynikiem tego, że są uszkodzone tkanki i organizm naprawia je, produkuje więcej cholesterolu, co jest w tym przypadku pozytywnym zjawiskiem. Więc jak my zablokujemy ten cholesterol, to zablokujemy też procesy naprawcze, tak? I wtedy rzeczywiście zaczynamy poważnie chorować. To też tutaj trzeba mieć świadomość, co jest przyczyną, a co skutkiem. To tak króciutko, ogólnie temat ujmując. Natomiast ja myślę, że może parę minut na pytania, jakby Państwo mieli jakieś, tak? Więc bardzo proszę, gdyby coś przychodziło na myśl, to postaramy się wyjaśnić, odpowiedzieć, bo wiadomo, że w tak krótkim czasie trudno jest precyzyjnie całe mechanizmy opisać. Ale mam nadzieję, że chociaż zarys jakiś Państwo już mają. Ja jeszcze dodam, bo nie dopowiedziałem, z tych dobrych tłuszczy, które nadają się do smażenia, to jest masło klarowane, tak? Ponieważ pozbawiamy je w procesie powolnej obróbki termicznej, tak zwanego klarowania, tych części, które się palą, części białkowych, pozostaje nam czysty tłuszcz, prawie 100%. Jest to tłuszcz nasycony, tak? Więc stabilny, bezpieczny i wtedy na nim możemy sobie pozwolić już na podgrzewanie, podsmażanie, czy duszenie, gotowanie. Jeżeli Państwo pozwolą, ja zainspiruję Państwa ewentualnie pogląd. No ta sprękowa, te pierwsze nie zapomnę. Proszę Państwa, przyczyny. Wszystko, co wkładamy do piekarnika, powinno być niereagujące z potrawą, tak? Wszelkiego rodzaju jakieś plastiki, aluminium, szczególnie w kontakcie z tłuszczem, one będą przechodziły, one będą reagowały i my później już dostarczamy do organizmu tych związków chemicznych. Również ze względu na wygodę bardzo popularne są kasze w woreczkach, tak? Wiele osób wrzuca, gotuje sobie. To jest przecież jednak plastik, nie? Należy rozciąć ten woreczek, wysypać i gotować już same zboże. Nie, proponuję szklane naczynia. Szklane naczynia nigdy nie reagowały z tłuszczem. No chyba, że tam zostaje odrobina jakiegoś detergentu. To trzeba też uważać, żeby dokładnie wypłukać i wymyć, nie? Czy stali jakiejś takiej nierdzewnej, chirurgicznej, że tak powiem, naczynia bezpieczne, bardzo też niereagujące. No jest troszkę technologii dzisiaj na rynku bezpiecznych, gdzie możemy sobie spokojnie coś dla siebie wybrać i to stosować. Generalnie wszystko, co gdzieś tam jest takie ułatwiające niby poruszanie się w przygotowywaniu potraw, niesie pewnego rodzaju ryzyko, tak? Mówię o tych różnych takich tam właśnie foliach, plastikach, czy nawet silikonach, czy... Proszę. Grill elektryczny zależy od tego, jaką ma powłokę, tak? Są producenci różnych urządzeń. Uważam, że oni powinni przejąć pełną odpowiedzialność za to, co wypuszczają na rynek. Dlatego ja mam swoje zdanie na ten temat, bo wiem, z czego niektóre substancje są wytwarzane. Na przykład w pewnej popularnej wiele lat temu powłoce był używany, czy jest używany dalej, fluor, który pod wpływem wysokiej temperatury jest bardzo niebezpieczny i toksyczny. I uważam, że producenci powinni pod kątem bezpieczeństwa na rynek wypuszczać to, co jest przetestowane, sprawdzone, a nie dopiero po jakimś czasie się okazuje, że to jest szkodliwe, tak? Tym bardziej, że coś się może łuszczyć, coś możemy zjadać później. Dlatego no, są różnego rodzaju grille. Jeżeli mają bezpieczną powłokę, no to generalnie ja nie lubię rzeczy, które tracą tłuszcz, tak? W grillu ten tłuszcz się wytopi i ucieknie. No trzeba potem rozpuścić gdzieś w rondelku masełko i sobie, czy ten smalec, i polać z powrotem po tym mięsku, bo chude białko też nie jest zdrowe dla naszego organizmu, tak? To trzeba mieć na uwadze, że wybierając te chude wyręby, jak kupujemy mięsa, to znaczy, to, że one są najdroższe, nie znaczy, że one są najlepsze dla naszego organizmu, tak? Więc
białko powinno być spożywane w obecności tłuszczu na pewnego rodzaju dietach, tak? Dlatego, żeby ono się lepiej strawi w żołądku, ono dłużej będzie w tym żołądku przebywać, tak? Dobrze strawione białko powoduje, że nie ma chociażby wchłaniania całych łańcuchów aminokwasów i wywołania reakcji alergicznych. Tylko dobrze, solidnie strawione białko, pojedyncze aminokwasy, organizm sobie je później dobrze wykorzystuje. No i tłuszcz, dobre źródło energii. No może jeszcze tam, jak Państwo pamiętacie, rodzice czy dziadkowie, babcie, no to kiedyś każdą kropelkę tego smaluszku z patelni wybierały, bo wiedziały, że to jest wartościowe, tak? Nie miały jeszcze fobii tłuszczowej. I rzeczywiście to był dobry, zdrowy odruch. Ja chciałam się spytać odnośnie patelni. No tak jak mówię, są różni producenci różnych rozwiązań technologicznych, a ja nie chcę się nikomu tutaj narażać, tak? Kogoś krytykować. Zresztą nie jestem specjalistą. Moje zdanie niekoniecznie musi być w tej kwestii słuszne. Może się mylę, tak? Więc nie chcę się wypowiadać na temat naczyń. Ale kiedyś na przykład, no, tak jak mówimy o tych tłuszczach, no to się chowało, tak jak ja na przykład tutaj przyjestem. Moja mama ma w tej chwili 98 lat. I tam się świnie chowało, które miały takie słoiki. To się topiły te wiatry, te kamienne gara się trzymało i tylko i wyłącznie smak. To było słuszne postępowanie. Wtedy się nie znało olej. I tak jak pani wspomniała, te osoby dożywały i dożywają długich, sędziwych lat. Naprawdę, że oleju kokosowego też nie było. Jak najlepiej wychować masło klarowane? Więc kończąc jeszcze tutaj z tym smalcem i z tą słoniną, świnki wtedy nie były karmione przecież tłuszczem, tak? One były żywione skrobią. Dlaczego one... Zaraz panu też odpowiem na to pytanie, ale taka ciekawostka. Zauważcie państwo, te paręnaście lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu, dlaczego ta słonina była taka gruba? Pomijając już zmiany w genetykach, tak? Rynek wymusił, żeby hodować chude świnki, ale też chodzi o fizjologię. Inne było karmienie. Tam była przede wszystkim skrobia, czy to ziemniaki parowane, czy zboża. Tłuszczy w ogóle zwierzęta nie dostawały, ale też za mało białka. I w związku z tym to ze skrobi te zwierzęta budowały tkankę tłuszczową. To daje już nam do myślenia, z czego ten tłuszcz zapasowy powstaje, tak? No z węglowodanów, nie z tłuszczy. Nikt nie żywił świnki masłem, margaryną czy tam jakimiś substancjami tłuszczowymi. Więc dlatego się zwierzęta otłuszczały. Natomiast ten tłuszcz oczywiście nasycony w dużej mierze był bardzo wartościowym tłuszczem, bo dostarczał nam dużo bezpiecznej energii podczas obróbki termicznej. Też oczywiście rozsądnej, nie było zbyt dużego utleniania, więc nie było tak dużo przypadków chorób nowotworowych jak dzisiaj i miażdżycy, tak? A potem ludzie uciekli od tych tłuszczy, poszli w te bezpieczne, no i to, co się stało z naszym zdrowiem, to już niech sobie odpowiedzą. I ona w tej chwili może się najeść z tego i ona nie ma problemu z wątrobą, nie ma z żołądkiem. Proszę państwa, ludzie boją się często, niektórzy, tłuszczu, bo wątroba, bo woreczek żółciowy. No właśnie, nie jedząc tłuszczu, to sobie zaszkodzimy. Żółć się zagęszcza, tak? I wtedy robią się kamienie i wtedy wycinają nam woreczek, no bo niestety nie było przepływu, a przepływ jest tylko wtedy, jeśli jemy regularnie tłuszcz, tak? A to już troszkę wchodzimy na inne pole, więc wracając tutaj do tego masła klarowanego, jak najlepiej zrobić? Należałoby powolutku, w niskiej temperaturze, nie doprowadzać do tego, żeby tam absolutnie żaden dym się wydzielał, bo to już jest zepsute do wyrzucenia, tak? Tam musi być po prostu gotowanie, lekkie wrzenie, zbiera się szum i my sobie to łyżką zbieramy do osobnego pojemnika do momentu, może to trwać kilkadziesiąt minut, aż zostanie, już nie będzie tego szumu. Czysty, klarowny tłuszcz po przelaniu do słoików i wystygnięciu on powinien być jasny, tak? On powinien być żółty, nie bardziej w stronę brązowego, tylko jasno żółty.
to jest bezpieczny, dobry tłuszcz. A te białko też można wykorzystać później do jakichś potraw, bo jest bardzo smaczne. I jak najbardziej możemy je zużyć, jeżeli tam nie mamy jakiejś nietolerancji na mleczne rzeczy, bo klarowanie masła dla wielu osób jest metodą taką, żeby pozwolić sobie na jedzenie tłuszczu mlecznego w kontekście walki z alergiami czy z nietolerancjami na produkty mleczne, tak? Bo zwykłe masło już, ta zawartość białka, która w nim jest, może wywołać jakąś reakcję. Można kupić gotowe masło klarowane, ale tu musimy zaufać producentowi, że zrobił je dobrze. No ja bym wybierał te, które jest w szklanym opakowaniu. W ogóle wszystkie tłuszcze bym wybierał w szklanym opakowaniu, tak? Bo mamy często i w plastikach te tańsze. Ja nie mam zaufania do opakowania plastikowego. Być może one dziś są robione tak bezpiecznie, że nie reagują. Ja tego nie wiem, tak? Mogą być i ugotowane, mogą być też surowe. Przy surowych to jest tylko kwestia taka, żeby było bezpiecznie przyrządzone, jeśli chodzi o ryzyko tam zakażenia, tak, salmonellą czy jakimiś innymi bakteriami. Trzeba je po prostu sparzyć. Potrzymać we wrzątku tam minutę i wtedy spokojnie ono się na pewno nie zetnie i mamy jeszcze dobre surowe żółtko w tym momencie. Natomiast jeśli będzie ugotowane na miękko, ono nie traci swoich walorów, tak? Są różne zdania, słyszy się czasem, że gotowane na twardo nie jest aż tak wartościowe. Pod względem składu tam się nic nie zmienia, tak? Tam cały czas jest ta sama... Proszę? To znaczy, że tu pani spytała o żółtka, dlatego odpowiadam, bo żółtka... No tak jak doktor wspomniał, mają te właściwości takie, które mogą przyspieszyć proces leczenia albo nawet jeśli jesteśmy zdrowi, to utrzyma profilaktycznie, że nigdy tam nic się nie stanie. Dlaczego? Dostarcza najwyższej jakości protein, komplet aminokwasów, to jest wzorzec w ogóle białka, żółtko jaja. To tylko takie jest słowne czasem nieporozumienie, bo mamy białko jako białko, które proteiny występuje w mięsie, w rybach, w serach i białko jaja, tak? W białku jaja występuje same białko, czyli same proteiny, a w żółtku występują proteiny, czyli białka i tłuszcze różnego rodzaju. Nie tylko, w tym na przykład cholina, która jest też uważana za bardzo dobry tłuszcz dla naszego układu nerwowego, tak? Na naszą pamięć dobrze wpływa. No i szereg substancji, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, no z tego musi powstać żywy organizm, więc tam jest wszystko już, tak? Jest też witamina K2. Tutaj w kontekście, jak doktor wspominał, odkładania wapnia w tych tętnicach, bo ta blaszka miażdżycowa okazuje się, że jest twarda, tak? Jak kamień, jak kość, zresztą ona przypomina strukturą kość. To jest wapń. Dlaczego on tam jest? No właśnie przy niedoborze witaminy K2 ta nasza gospodarka hormonalna, która odpowiada za transport albo raczej za rozdysponowanie wapnia, jest tak jakby, w cudzysłowie powiem, ślepa. Organizm nie wie, gdzie ten wapń w ogóle ma trafić. Czy do zębów, czy do kości, czy do tkanek miękkich. No łatwiej trafia do tkanek miękkich. Jeżeli jest niedobór witaminy K2, to jest temat dopiero od niedawna tak w Polsce znany, tak? A jeszcze parę lat temu to w ogóle nikt nie miał zielonego pojęcia, że coś takiego występuje jak witamina K2. Ale w każdym bądź razie nie musimy zdawać się tylko i wyłącznie na suplementy z witaminą K2, tak? Substancje pochodzenia, produkty pochodzenia od zwierzęcego mają dużo witaminy K2, szczególnie żółtka, tak? Ale i podroby, i wątróbka. Także mówi się, że 3 żółtka około, zależy tam jaką mamy masę ciała, wzrost i tak dalej, ale średnio 2-3 żółtka dziennie do 4 już pokrywają nasze zapotrzebowanie na witaminę K2 i w tym momencie żółtka będą działały w taki sposób, trochę jak leki, że będą usuwać wapń z tętnic, czyli będą oczyszczać nasze tętnice i transportować ten wapń, oczywiście w ogromnym uproszczeniu, do kości, tam gdzie powinien się znaleźć, tak? Stąd jedzenie żółtek w tym przypadku nie będzie działało na nas negatywnie, ale trzeba wiedzieć jedną rzecz. Jeżeli my będziemy jedli żółtka i w ogóle tłuszcze też
i dużo cukru do tego, to one mogą jeszcze przyspieszyć na miażdżyce, tak? Więc tutaj trzeba być ostrożnym. Nie można powiedzieć, a zjadłem sobie porcję ciacha albo codziennie sobie zjadam, ale zjem dwa żółtka i będzie super. Słodkie uzależnia, tak? To naprawdę nie jest błędem powiedzenie, że to jest narkotyk. Mózg się dopomina. Nie tylko mózg. Wszelkie patologiczne jakieś stwory zasiedlające nasz organizm, pasożyty, również komórki nowotworowe, bakterie, łącznie z boreliozą, one żywią się cukrami, tak? One, kandydoza, bardzo powszechne dzisiaj w naszych społeczeństwach zachodniej Europy schorzenie, ciężko diagnozowalne, wyniszczające organizm, żywi się cukrem, grzyby żywią się cukrem, tak? Kto lubi słodycze, hoduje sobie grzybice układowe też. Portal wrc.pl